Ale chodzi o to, że stawiamy tym dzieciom takie wyzwania, stawiamy ich wobec, wobec sytuacji, w których oni muszą naprawdę odpowiedzieć sobie na pytanie, co mnie interesuje, co ja chcę naprawdę robić. I dlatego też, no bo gdyby tak, co chcę, no to, no to, no to są tacy, co by takie kotki czy pieski rysowali zawsze, bo to jest proste, no bo sobie wsiądę i o, i ten czas jakoś przeleci, nie? Olej Marcin Sawicy witają w podcaście Usawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej. Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiejszy tytuł podcastu to Robię co chcę, robią co chcą, róbcie co chcecie. Mhm. Skąd się wziął ten temat? Y Robimy, co chcemy. A wziął się stąd, że ostatnio robiliśmy takich, sporo dyskusji z różnymi osobami, które przyjeżdżały, czy do naszego domu kościelnego, czy gościnnego, czy jak mieliśmy kursy Montessori. Jest to taki, i ten temat pojawił się przy Montessori, ale on może jest trochę szerszy. Mianowicie. Część osób, doświadczając pomysłów takich na takie korporacje edukacyjne, bardzo często spotykając się z dziećmi, kooperatywy, kooperatywy mówiła, że w metodzie Montessori, no to jest coś takiego, że metoda Montessori jest takim unskolingiem, bo generalnie tam przychodzą dzieci i robią co chcą. Ponieważ te, co chcą, mogą, nie wiem, rozmawiać, grać coś, grać na komputerach, budować z klocków albo wyjść na korytarz i pochodzić sobie po tym korytarzu, pogadać z czymś innym. No w różnych formach robią, co chcą. I generalnie, że, że i Maria, i metoda Montessori jest taką formą czegoś, co się też popularnie na Ja tak słyszałem, może nie jestem od tego z unschoolingiem. I to. W jakiś sposób nas, wydaje mi się, Polu, tak zmotywowało do tej rozmowy, bo, bo wcześniej tej rozmowy my musieliśmy stanąć na stanowisku, że nie. No, Według naszego postrzegania metody Montessori, naszej wiedzy na temat Montessori, to w metodzie Montessori nie ma nic związanego z tym, że dzieci robią to, co chcą. W sensie takim bardzo szerokim róbmy, co chcemy. One, waga, mogą nic nie robić ale to nie jest tożsame. Zrobimy, co chcemy. To jest takie bardzo ważne rozróżnienie. I to jest jeden z najtrudniejszych element, elementów według mnie w pracy Montessori na pracy własnej. Bo cóż się dzieje na pracy własnej w pracowni Montessori? W pracowni Montessori jest... Yy, mamy nadzieję, duża ilość pomocy różnego typu i montesoriańskich, kupionych w, w, w ramach pomocy i zrobionych przez nauczyciela, i książek, i różnego typu takich historii. I jest yy, yy, jest powiedziane, co z tymi pomocami, i że z tymi pomocami, z tymi materiałami można pracować. Poza tym, w pracowni Montessori są pewne reguły pracy. Jak mogę pracować, jak mogę wziąć pomoc, gdzie mogę pracować, i one są bardzo, nazwijmy to, z jednej strony bardzo liberalne, bo mogę sobie wziąć tą pomoc, która akurat leży wolna, pracować z nią w ten sposób, który jest zasadny dla, dla tej pomocy, ale mogę pracować z nią godzinę, dwie godziny, czy trzy dni, czy trzy tygodnie. Mogę pracować na podłodze, mogę pracować na, na, na ławce yy, i, i mogę na bazie tej pomocy robić jeszcze różne inne rzeczy, które, które bym tam sobie wymyślił. Ale które są związane z pewną ideą tej pomocy. Yy, I uwaga. Lub, jeżeli nic z tych pomocy, które tam są, które nic z propozycji, które rozmawiam z nauczycielem, by mi nie odpowiadały, mogę nie robić nic. I to jest ta zasadnicza różnica między ro robię co chcę od tego, że mogę robić coś z tych rzeczy, które są, lub nie robić nic. I to jest bardzo trudne, bardzo trudne, bo o ile w klasach, załóżmy, przedszkolnych, młodszych tych rzeczy i dziecko dzieci się bardzo często inspirują bardzo konkretnymi rzeczami, i bardzo nie ma tego same, jakby taki mechanizm, że cały czas jest to, to działanie. To w momencie, kiedy dzieci są w wieku między czwartą a 8 klasą, nawet może powiedzieć taką, między piątą a 8 klasą, to jest taki moment, kiedy ten element tego, tego próbowania, albo tego, tego że, że chciałbym robić jednak zupełnie coś innego, to co ja chcę. A co nie jest związane ani z tymi regułami, ani z tymi pomocami, bo chciałbym sobie pograć na komputerze, pograć sobie na komórce, albo nie wiem, pograć sobie w coś w piłę, jest taki moment takiego mocowania się z tymi nastolatkami. I, i to jest bardzo trudny, ale nie jest tak bardzo kluczowy, bo, bo jak zapraszamy do pracowni Montessori, to jednak mówimy, że to jest zapraszamy do pracy, która może być bardziej. Zaaranżowana w sposób interesujący, intrygujący, inspirujący, dająca olbrzymie ilość możliwości, które mogę robić z tymi rzeczami, ale która jednak zostawia pewne granice, które, o, o których w jakiś mierze bierze odpowiedzialność nauczyciel. Wydaje mi się, że <laughs> pozorom dotyczy to również tych młodszych klas, tych młodszych dzieci, bo nie jest tak, że, w że u młodszych dzieci z racji tego, że jest dużo większa, można powiedzieć, taka propozycja konkretnego materiału, który wykładamy na te, na te półki czy w pracowni. Y to trochę nie ma w ogóle jakby związku. Jeżeli jest dziecko, któremu jest trudno się zdecydować, wziąć odpowiedzialność, wykonać ten wysiłek, to ono w takiej przepięknie urządzonej pracowni również będzie cierpiało i zmagało się ze sobą. I to jest tym bardziej może trudne, bo widzisz, co mogłoby tu robić. jeszcze to widzisz gołym okiem, a, a, a ktoś tego nie podejmuje. I to mi się wydaje, że to jakby nie ma znaczenia trochę z wiekiem. To trochę może bardziej się przejawia, gdy są starsi. To bardziej to tak. No tak, no usiądzie i tak widać, że walczy, a tu może będzie bardziej się przechadzał. Ale wydaje mi się, że tutaj, tak jak powiedziałeś, no, niesamowitą rolę odgrywa to, co nauczyciel wnosi jako to przygotowane otoczenie. I tym przygotowanym otoczeniem w pewien sposób wyznacza pewnego rodzaju granice. Oczywiście teraz mi nie chodzi o to, że. Dziecko nie może zrobić czegoś więcej, czy wykroczyć, wręcz przeciwnie, cudownie, jak przyniesiemy materiał związany z kosmosem, takie tam planety, załóżmy nazwy planet, czy jakieś krótkie opisy, a on się chce zająć konkretnie, nie wiem, jakąś kometą, który nie mamy tutaj nic, nie... no jasne, niech on wykracza, niech on idzie. Chodzi mi bardziej o to, że, 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 że nie ustawiamy w pracowni. Yy... Tych przyrządów do, gry, do gier, nie, nie, nie wkładamy laleki samochodzików dla młodszych dzieci. Ten w ten sposób ograniczamy albo zawężamy, tak. to, 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 ten zestaw pomocy tak. to są pomocy rozwojowe. Jedne. Tak, I, yy, i na to mamy istotny wpływ my jako nauczyciele, także tutaj jakby potwierdzając, nie, nie, nie może robić co chce, bo on sobie teraz na przykład chce, z różowej wieży i brązowych schodów połączywszy ze znaczkami do, yy, do gry znaczkami matematycznego materiału, na przykład, y, nie wiem, ugotować zupę, albo zrobić sobie wyrzutnie rakiet. No to nie. To wtedy blokujemy to. To nie służy do tego. Ja ci mogę pokazać, do czego to służy. Ale jeżeli ty chcesz z tego budować zamek, to to nie jest to miejsce. To nie jest tu. Więc nie ma tego rób co, robi co chce, prawda? Bo to tak. bardzo jasno być może właśnie mówię jaśniej, to widać, to ograniczenie widać w młodszej grupie, gdzie jest dużo więcej praktycznych materiałów, yy, bardzo konkretnych. Może to trochę trudniej za, zaobserwować w starszej grupie, kiedy trochę nie wiemy, co on tam sobie pod stołem czy na yy, zen. Natomiast yy, no, ty, ta ograniczoność yy, jest bardzo jasna. Yy, ja trzeba sobie też to sobie jasno powiedzieć, bo żyjemy w takich czasach, kiedy... Yy, yy, Wydaje mi się, że jestem pewnego typu edukacyjnym liberałem, ale, ale z kolei przez niektórych, przez to co mówimy tutaj, mogę być odbierany jako taki konserwatysta, bo z drugiej strony, co, ograniczasz dziecku swobodę, rozwój, no chcę porzucać tym czerwonymi sztangami, a ty nie będziesz na to pozwalał. Ale, ale z drugiej strony, Maria Montessori, tworząc te reguły i to, co my często powtarzamy, jakby co nas zafascynowało w tych regułach, to że one są takie bardzo bliskie natury życia społecznego, dogadywania się, rozmawiania o czymś, ustalania reguł, działania w, 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 te, w taki sposób, żeby pozwalać też działać i pracować innym. I to wszystko powoduje, że sytuacja, kiedy ja mogę robić co chcę, nie tylko pracuję z danymi pomocami w inny sposób Niż te, do czego są przeznaczone, bo jednak one są do czegoś przeznaczone i możemy sobie to jasno powiedzieć. Jeżeli mamy album. Z, z pocztówkami, z różnymi budowlami ze świata. To jest album z pocztówkami, z budowlami ze świata, a nie do tego, żeby zrobić z tego z karty do gry i jeden był asem pik, drugi był asem Kier i urządzić sobie grę, bo mamy taką wyobraźnię. Prawda? Choć znam fanów wyobraźni edukacyjnych, którzy powiedzieli, dlaczego mieliby takiego nie zrobić, jeżeli mają taki fajny pomysł, żeby sobie zrobić te, te karty. Mogą, ale trochę w innym czasie, bo trzeba pamiętać, że Maria Montessori nie dawała pomysłu na cały okres ich, na całą dobę życia jakiego dziecka, tylko na te 3-4, to był pomysł na szkołę, prawda? Na te 3-4 czy 5 godzin pobytu w szkole, zajęć, które, żeby stały się ciekawszymi, owocniejszymi, owocniejszymi bardziej efektywnymi. Dlatego zrobienie wspomnianych kart do talii, z pocztówek talii kart do gry, to generalnie fajnie, niech on zrobi to w domu, w jakimkolwiek innym momencie, ale chodzi mi o to, że w mniej czy bardziej skrawny sposób pewne reguły określa sama metoda i ten nauczyciel. I z kolei to też jest takie cenne, że ten nauczyciel bierze odpowiedzialność za to, jakie te granice ustawi. I, my, i te granice są po obu stronach. Bo z jednej strony mówimy o takim róbmy, co chcemy, i, 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 i właśnie to nie jest Montessori. To jest bardziej taki nazwisk do Unscrolling. Kochaj, rób co chcesz, prawda? Tam sobie w tej sali. A z drugiej strony y, nauczyciele Montessori, którzy boją się rozszerzać tych reguł i wręcz mówią, co z daną pomocą możesz zrobić, co z nią musisz zrobić, a no dodatek, że teraz i wybierz sobie, z których 10 pomocy będziesz pracował dzisiaj. To jest jakby takie przygięcie w drugą stronę. To nie jest to żadne Montessori, prawda? Montessori pojawia się wtedy, kiedy, kiedy ty pracujesz z tymi pomocami, kiedy możesz je brać, ale nie musisz je brać, kiedy kiedy możesz cały dzień czasami przesiedzieć i nic nie robić, zastanawiając się albo nudząc się, albo no, kombinując to, co tu wymyślić i, i próbując do, dojść do tego razem z nauczycielami, że może warto by się w jakiś bardziej planowy sposób zająć się tym, co mamy tam robić na tych zajęciach. Ale generalnie, że to jest całe takie spektrum, gdzie z jednej strony jest to, że, są, że mogą być szkoły. Nazwane mianem Montessori, które każą robić pewne rzeczy, żeby te dzieci materiały były przerobione, rodzice zadowoleni, a uczniowie wyglądali, jakby byli tymi rzeczami zainteresowanymi. A drugim biegunem jest to, że mogę robić co chcę, mogę wyjść z tej sali, tak naprawdę, mogę, mogę pograć sobie w tym czasie ping-ponga. To, 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 to metoda Montessori nie jest na pewno tym, że możemy robić co chcemy, możemy nic nie robić. I to jest przedmiotem jakby pracy, a czasami nawet troski, jeżeli ktoś bardzo długo nic nie robi, stawiania pytań. Ale to też jest taka ciekawa sytuacja, jeżeli uczeń przez dwa czy trzy tygodnie nic nie robi. Ale o tym już wspominaliśmy i na razie do tego nie będziemy wracać, to jest w innych odcinkach naszych podcastów, co z takimi sytuacjami robić. Tak, myślę, że tutaj takim fajnym wyznacznikiem jest też szacunek dla drugiej osoby no nie możesz wejść, przekraczać jego, jakby, no nie wiem, no, nazwijmy to jego granic, tak, jeżeli ktoś zaczyna przeszkadzać, jeżeli ktoś jakby wkracza. W tą przestrzeń tej drugiej osoby pracującej obok, no to naszą rolą jako nauczycieli jest natychmiast jakby ukrócenie tego. I też myślę, że to każdy sobie nauczyciel wymyśla w ramach swojego tutaj tego przygotowanego otoczenia, ale takie zasady, takie reguły, które pomagają nam szanować się wzajemnie, pomagają, pomagają w tym, żebyśmy mogli zachować ciszę, żeby była cisza w pracowni, żebyśmy mogli wszyscy, każdy mógł no po prostu pięknie pracować. Na przykład jednym z takich, z, tak, z takich reguł jest to, na przykład u mnie w mojej pracowni jest stolik do drugiego śniadania. No mówimy teraz o młodszych dzieciach, które wiadomo, wyszły z domu, zjadły, nie zjadły, nie wiadomo, praca własna jest dość długa, więc taki stolik, przy którym można sobie zjeść coś, co się przyniesie z domu yy, jest bardzo ważny, bo, bo żeby te dzieci za długo nie były głodne. No ale teraz tak, to jest już to jest, to jest po mojej stronie, czy ja postawię przy tym stoliczku jedno krzesełko i pozwolę jednemu dziecku usiąść, czy postawię dwa, u mnie przeważnie stoją dwa, ale w momencie, gdy ja czuję, że, że usiądą dwie osoby, które no po prostu zaczną ze sobą, zaczną przeszkadzać za chwilę temu, co się dzieje obok, to, to wystarczy jednym ruchem. Po prostu teraz na razie jedna osoba, Druga, ty musisz zaczekać. Co z tego, że jesteś teraz głodny, to jest właśnie to, że my. Uczymy te dzieci, że nie mają wszystkiego natychmiast. Nie mają od razu, nie mają natychmiast. Ten świat, ten mikroświat pracowni jest ograniczony w bardzo wielu przestrzeniach. Każda, każdy materiał jest w pojedynczym egzemplarzu. Nie z tego powodu, że nas na to nie stać, chociaż jest to też nieproste, ale z tego powodu, że dzieci uczą się, że właśnie nie mogą robić tego, co chcą od razu wtedy, kiedy chcą. Nawet jeżeli on chce naprawdę pracować teraz z różową wieżą, bardzo chce i to jest wpisane w kanon naszej pracy. No ale na przykład Zosia pracuje z różową wieżą i jeszcze będzie dwie godziny pracować, więc on nie może natychmiast pracować, musi zaczekać. Nie może natychmiast usiąść do drugiego śniadania, musi zaczekać. Nie może natychmiast wyjść do toalety, bo koraliki, które oznaczają zajętą toaletę, ich nie ma, znaczy, że ktoś poszedł, muszę te trzy minuty po Poczekać. I wydaje mi się właśnie, że, że sposób pracy metodą Montessori zakłada czy też wychodzi naprzeciw to, co Ty Marcin powiedziałeś: to, to jest coś wspaniałego. Temu przygotowaniu czy też wchodzeniu w takie prawdziwe życie, w życie społeczne, w życie rodzinne, w życie przyszłości zawodowe, w branie odpowiedzialności za innych w koło, za swoją pracę, ale za to, że też ktoś koło mnie pracuje. I, I, i w jakiś mierze my, my, mówiąc o tej różnicy, mówimy też o tym, to co Ola powiedziała, tak podnie podkreśliła, y, że ta różnica ma dla nas wartość. To nie, nie opisujemy tylko różnic, bo one są, tylko ona ma wartość w tym, bo one oddają realność tego świata, który jest dookoła, który jest ograniczony, w którym trzeba być wrażliwym, w którym trzeba być wyczulonym na to, jak inni i co my. Yy, 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 I dlatego też yy, mówiąc o tej różnicy, to tylko nie chcę pod, ja, ja, ja nie tylko podkreślić, czym się różni, że to nie, nie robi wszystko, co, 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 co on chce, bo mi się to nie podoba, bo to jest chaos i bałagan, tylko że to ma głębokie uzasadnienie w samej istocie tej metody, yy, dla której dla mnie jako dla rodzica i nauczyciela jest cennym tą metodą pracować. I ktoś mógłby dyskutować merytorycznie, jakby pełne prawo do tego, że to jest błąd bon woli, właśnie unschooling, że wszystko chcemy, bo w negocjacji, nieustających negocjacji reguł, zasad i rozmów dziecko się więcej nauczy i bardziej się może uczyć tego życia społecznego, ale to jest kwestia już na inny podcast i na inną dyskusję. Ale generalnie mam nadzieję, chciałem, żebyśmy tu byli dobrze zrozumieni, dlaczego ta różnica też jest naszą wartością. Mhm. Ja mogłabym jeszcze dać taki przykład. W mojej pracowni bardzo promuję i nie tylko w pracowni rysunek z natury. To jest to, o czym tutaj chyba wielokrotnie wspominaliśmy, Ta szkoła patrzenia. Patrzę i przenoszę na papier. Patrzę, obserwuję i rysuję. I, I dzieci rysują z natury w pracowni mojej czy też wychodzą poza salę, ale, a jednocześnie są sytuacje, w których ktoś bierze kartkę, bierze jakieś tam kredki i wykonuję taki rysunek typu, jak narysować pieska, nie? Kółko, potem tam jakieś tutaj ma dwa kółka, potem jakieś wąsy. I, I ja po prostu wkraczam wtedy. I ja mówię: Słuchaj, kochanie, szkoda teraz Twojego czasu tutaj. To możesz sobie zrobić w domu. Przyszedłeś tutaj i teraz pomyśl, co mógłbyś w tym czasie zrobić. To jest taki zapychacz, to jest takie coś, co nie jest. W ogóle nośne, to jest takie, takie pójście na taką niesamowitą łatwiznę. I, I ja mówię, wiesz co, odłóż to, schowaj sobie to do plecaczka, ten rysunek, możesz to sobie dokończyć w domu. A teraz mogę chętnie poświęcić Ci czas, możemy przejść po pracowni. Możesz wziąć podkładkę, ołówki, rysować z natury, możesz usiąść, znaleźć jakiś fragment naszej przestrzeni, sali. Ale chodzi o to, że stawiamy tym dzieciom... Takie wyzwania stawiamy ich wobec, wobec sytuacji, w których oni muszą naprawdę odpowiedzieć sobie na pytanie, co mnie interesuje, co ja chcę naprawdę robić. I dlatego też, no, bo gdyby tak, co chcę, no to, no to, no to są tacy, co by takie kotki czy pieski rysowali zawsze, bo to jest proste, no bo sobie usiądę i o, i ten czas jakoś przeleci, nie? Tak. Może. Pan że jasno powiedzieliśmy o tym, że metoda Montessori i szczególnie czas pracy własnej nie jest czasem na to, że każdy robi co chce. Yy, jakoś to staraliśmy się niczym bardziej pokrocznie wyjaśnić, ale w każdym razie z, z sercem. Madzie Ma to pomoże rozwiązać ten dylemat. Yy, w każdym razie nam bardzo ta rozmowa i dyskusja się przydała. Bardzo. bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.